Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w 37 odcinku z Assassin's Creed Unity. Pierwsza informacja, mamy 1 grudnia, ostatni miesiąc roku 2014. Stwierdziłem tak, 2 tygodnie nagrywałem dla was po 2 odcinki z Assassin's Creed Unity na dzień. Jako że no mamy grudzień, chciałbym jakoś teraz zróżnicować wrzucanie filmów różnych, nie tylko z Unity. Dlatego dzisiaj wprowadzam jeszcze jedną serię. A, super, jeszcze na TS się mnie męczą, bo go nie wyłączyłem. Jeszcze jedną serię z Assassin's Creed Liberation. Chyba większość z was kojarzy tą część. Ona była najpierw zrobiona na PS Vita, ale Ubisoft stwierdziło, zremasterujmy ją na PC-ta, chciałem powiedzieć, przepraszam, oraz też na konsolę PS3 i Xbox 360 zapewne. No i tak. I stwierdziłem, a dlaczego nie? Trochę grałem już co prawda w tą wersję Assassina, ale i tak już zapomniałem o tej fabule. Dla mnie to będzie takie trochę utrwalenie. Czekajcie, bo ja tu mam właśnie tego Luja do zabicia. Ale żeby mi tu muszę walczyć, widzę. O kurde. Uników. A może ucieknijmy jeszcze, żebyśmy mogli szybciej rozpocząć nasze misje. Szczerze mówiąc, powinniśmy korzystać już z tych stylów ucieczek, bo jak widzicie, walka niekiedy może stracić sens. Moment, tu chyba jest jakiś artefakt. Tak to widać po prostu. O, proszę bardzo. Się akurat fajnie znalazło artefakt. No i tak pomyślałem, a może rozpoczniemy jeszcze jedną serię i sobie teraz to tak rozłożyłem. Jeżeli dzisiaj dostanę jeszcze FIFA 15, to tak zrobię. W poniedziałek Assassin's Creed Unity, co wiadomo, a Unity będzie codziennie. Unity i Liberation, we wtorki Unity i na przykład, nie wiem, FIFA 15, Unity w środę i na przykład Śródziemie Cień Mordoru, które mam i tak tą serię trzymam już od kilku tygodni. Mamy podstawową skrzynię, którą sobie weźmiemy. No i w sumie to tyle, na razie wam zapowiedziałem na jutro i pojutrze i na dzisiaj co będzie. A w dalszych dniach to zobaczymy. Ale w końcu się jakoś zróżnicują te nasze serie, które prowadzę. Bo tak to było przez 2 tygodnie Unity. Unity i jeszcze raz Unity, ale zrobiłem to. Mam 30 parę odcinków już za sobą. To jest sukces. Nie mały. A nawet wysoki, bym powiedział. Bo na pewno nie ma. A może są jeszcze jacyś polscy youtuberzy, którzy mają po 30 już odcinków z Assassina Unity, a może nawet więcej. Zobaczymy. Znaczy, to w sumie na razie nie jest istotne. Istotne jest dla nas to, że chcę prowadzić tą serię do końca. Ile będzie misji, tyle nagram dla was. Tylko jak wiadomo, teraz już Unity będzie jeden film na dzień, a nie dwa. Ale w sumie to może i nawet dobrze mi zrobi, bo trochę niekiedy już mi to zaczynało tak nudzić nagrywanie. Znaczy zapasowe odcinki to musiałem sobie nagrać, żebyście mieli na zapas. Jako że trochę też jeszcze chorowałem, to wykorzystałem ten czas i udało mi się jakimś cudem nagrać te 30 parę odcinków. Ścięty naczelnik, bo już mamy tutaj tajemnicze morderstwo. Zobaczymy, co to za misja. Garbarnia. Rozpuszczone zwłoki. Boże, tu brzmi dość niedorzecznie. Tu widzę, że mamy jeden trop. Może coś tu jeszcze mamy? Nie.
Ten trop to nasz człowiek, z którym trzeba porozmawiać. Finally get a vacation, only to find a headless corpse rotting in my tannery. Oh, thing's been sitting here at least a few days. But the wound on his chest. Only a custom blade could do that. I've heard rumors those awful gangs love to leave their mark on their victims. Dobra, ty na 100% nie jesteś winny. To jest niemożliwe. Garbasz. Zobaczymy. Czekaj, mogę coś u ciebie kupić? Nie. U ciebie nic nie musimy kupić. Pewnie coś w budynku jeszcze jest. Założę się. Zatem to wejdziemy. O, jest tutaj kolejny, który mógłby nam zaznać. Jakiś raport. Słyszę tu kokardkę. Weźmiemy ją. Okej, pięknie. I artefakt. Moment. Od razu jeszcze artefakt. Pięknie. Sprawdzamy jeszcze dokładnie. Czegoś nie ominąłem. Mamy tu świadka. Chyba świadka. Zobaczymy, co on nam powie. Siema. I heard some strange noises outside my window late in the night. When I looked outside, I saw someone going into the tannery carrying something quite large. I just assumed it was Citizen Gilbert, working late as always. I had no clue he was vacationing and someone broke in. Otherwise, I'd have told someone. Jakiś ostatni trop. Czy gdzieś... O, tam coś chyba jest. Widzę takie złote coś. To pewnie tam to musi. Miecz? W takim miejscu? Krótki miecz. Podejrzany. X. O kurde. Rude Arbalate 74. Okej. Okay. Ale to nie mógł być garbarz, ani ten świadek. Dziwne. Ale mamy kolejną lokację. Najpierw musimy zastanowić się, która lokacja byłaby dla nas korzystniejsza. Żebyśmy w ogóle mogli jakieś zeznanie w ogóle zbadać. Ale chyba weźmiemy się za to najbliższe miejsce. Tu. Chciałem, żebyś tu skoczył, kurde. Dobra, jest to jubiler. Oh, this ring. How could I not recognize my own masterpiece? Of course it belongs to Warden Laroon. You must return this. I'm sure he'll be looking for it. You'll find him working at the prison at La Salpêtrière, or home with his wife, Madame Camille. I'll write down the address for you. Okay. Dzięki. Naprawdę stokrotnie dziękuję. Okay. Mamy dużo do badania, naprawdę masakrycznie. Dobra, to idziemy sobie teraz tutaj. Potem sobie to wszystko jakoś zbadamy dokładnie. Jest kolejny człowiek, który mógłby nam pomóc. W kuźni. If the blade left the mark of an X, well, that's one of mine. I forged him custom for the gang they marcher law. It stands for X marks the spot or some such thing. Birded fella, much like yourself, purchased one of those blades a few days ago. Człowiek w kapturze. Look, I can't be responsible for these once they're sold. Check the tavern, Le Creux. It's where Les Marchers more spend most of their time. I'll write down the address for you. Kurde, zero pytań. Boże, zero odpowiedzi, 100 pytań. No, masakra. To jest po prostu masakra w tej chwili, co się dzieje. No ale jakoś trzeba zaradzić temu procesowi badawczemu, no, który trwa, jak widać, najlepsze. Musi zostać jakoś zrealizowany, najlepiej jak się da. No wiadomo, trzeba to jakoś kryminalnie rozwiązać. 6 tropów, do tego będzie sporo, nie powiem, do zbadania. Ale no zbadać tak czy inaczej trzeba. Inaczej będzie kiepsko. Dobra.
He deserved better than this. He had his faults, but he was a good man. Not that his wife even cares. Such fake tears. Always running off with a new man. Kolejni świadkowie. Gdzie dalej by pójść? Tu myślę, że byłoby najlepiej. Tu się da wejść. Dwóch kolejnych. My husband had many enemies. Running a prison made sure of that. I must admit, he'd been missing two nights before I could bring myself to tell the police. It's no secret that I wasn't faithful, but I would never do such a horrible thing. My husband had many enemies. Dobra, nie będę cię oskarżał. Widzę, że niewinna. Me? Well, I'm here to console Madame Camille, that's all. Just a friend. Na pewno? Jak tam wolisz? Jezu, ale czeka nas jeszcze więcej tej roboty. Na co się Arno pisał, ale jak chciał, się zgłosił, no to nie wyrobi. Przestała na niego taka rola. I knew something was wrong. Warden Leroux was always on late, but for him to simply vanish for 2 days made no sense. I heard he'd been mixed up with Les Marcheurs Morts, that horrible gang, but I honestly thought it was just rumors. Dobra, jakieś inne tropy? Są tu jakieś ślady, nie zauważyłem ich wcześniej. Jakieś liściki. Tu jeden, a tam będzie drugi. O. Na moment. Ok. I tu co się bać jeszcze jest. Czelnik Leroux. Cały czas ten naczelnik, ale są też ci rzeźnicy. Zobaczymy. Na razie trzymajmy się wersji rzeźników, bo to chyba oni najbardziej sprawiają tutaj zagrożenie bezpośrednie, ale zaraz to zbadamy w szerszym stopniu. A jak skończymy nasze badania, trzeba będzie podjąć decyzję, kto za tym tak naprawdę stał. Trzeba będzie chyba wejść do wewnątrz. Sprawdzam, czy coś poza tobą jeszcze nie ma. I was expecting someone to come by and pin Leroux's death on us. Sure, the warden had some debt, but we were negotiating the release of some of my men in return. Why would I toss away a deal like that? I'm not a fool. Na pewno. Odkryję wszystkie. Wszystkie. D'Antona Marot. A. Ale gdzie jest drugie? Jakieś zeznanie. Nie wiem, czegokolwiek. Zaraz to znajdę. Może to na górze się kryje? Może schowane tu? Nie. A, znajdziemy wszystko, czego tutaj potrzebujemy, aby dotrzeć do celu. No i gdzie jest jeszcze? Tu, niżej będzie. Okej. Nie będzie się dało zejść niżej? A to trochę kiepsko. Trzeba będzie chyba tych strażników jakoś odpędzić. Czekajcie. Zabijemy ich tu, nie?
chciałbym ich dwóch zabić, szczerze mówiąc. Szkoda, że nie mogę was dwóch zabić. Przecież mam tą umiejętność. Mam. Pięknie. O to mi chodziło. Jest tu jeszcze jeden strażnik. Dalej jest niebezpiecznie. Czekaj, jak tu czyszczę to stąd. A ty coś wiesz? Hey, I know nothing, say nothing. I just serve the Mashi and Morch their ale and carry about me business. You can take it up with their leader upstairs. A, już gadałem z twoim szefuniem. Coś za dużo to nie powiedział, szczerze mówiąc. Dobra. To jeszcze nam zostało co? Została nam chyba jeszcze jedna lokacja. Potem trzeba będzie zadecydować, kto stoi za zabiciem tam jakiegoś człowieka. Nie pamiętam już, jak on tam się zwał dokładnie. O kurde, chyba takiego jumpa to my nie zrobimy za bardzo. Chyba, że tu zaskoczymy. Pięknie. Arno chciał, Arno zrobił. Teraz tu może doskoczymy. Nie, wszystko ładnie nam Arno tutaj jak należy wykonuje. Chociaż z tymi tajemniczymi morderstwami jest naprawdę ciężko. Niekiedy to już jest naprawdę masakra. Ale trzeba jakoś sobie radzić za wszystkim. O kurde. Jakoś się tam wespniesz, Arno. Igit. Jak jeszcze się nam uda to wykonać, to z jedną misją jeszcze spróbujemy. Ale to mówię, jak się nam uda. W dość krótkim czasie. Ale to jest też niepewne. Okej. To widzę, że mi już misja kooperacyjna. Ale to podziękujemy. Czekaj, zrobimy tą skrzynię? Zobaczymy. Czy ona nie jest dla nas za trudna, ale chyba mógłbym już tu zaglądać. Spróbujemy. A, blisko. Kurde, nie mogę się skupić. Nie. Okej, skusiłem. No, i ładnie. Pewnie jest 2K będzie. No, ładnie. Wyczułem skrzynię. Tam mamy już jakiegoś kolejnego naocznego świadka. Teraz go sprawdzimy. Czy on będzie warty tych informacji. Tu widzę, że nie wskoczymy, bo takie są tu kolce. To jak my tam się dostaniemy? Tam się zastanowimy, jakby się tam dostać, ale już widzę sposób. Więc nie narzekajmy, że się tam nie dostaniemy. Dla Arno żaden problem. Jesteśmy niedaleko. Dobra, co to za jeden? O kurde.
kurde. To mi się nie podoba. A ty? Cóż za jeden? The horror, the gall of these vermin. Look at what they've done. Poor Warden LaRue's head placed on a pike for all in the prison to see. Surely a message to me who must follow his brave tenure. I'd wished him a good night just yesterday. I'd heard rumors of his gambling debts with Les Marcheurs Morts, that wretched gang. The horror, the gall of these vermin. Look at what they've done. Poor... The horror, the gall of these vermin. Look at what they've done. Poor Warden LaRue's head placed on a pike for all in the prison to see. Surely a message to me who must follow his brave tenure. I'd wished him a good night just yesterday. I'd heard rumors of his gambling debts with Les Marcheurs Morts, that wretched gang. Nie miałeś z tym nic wspólnego? Kurczę. Czekaj. Znowu będę musiał w bazę danych wchodzić. Ścięty naczelnik. Poza banku. Czekaj, spróbuję go oskarżyć, a jak nie on, no to będziemy dążyć dalej. Accuse me? But
But I'm in charge of the prison you'd like to throw me in. O, brawo. To był ten Dekiel. Dziękuję, dziękuję. Widziałem, moja inteligencja jeszcze żyje. To było o wiele banalniejsze niż tamto poprzednie. Kurde, tamta to była masakra. A to level 4 diamenty i banał. OP. Misja. The irony of being locked up here. Are you enjoying this? Chuj mnie to raduje. Pyska za drzwi i dobranoc. A ja idę po hajsy. Pomódka, panie gliniarzu. I was certain the wife did it. She knows the town a little too well, if you know what I mean. Take your pick. Co tam dla mnie będzie? Uje. Ło, 2,5K. Spora nagroda w końcu. Gladius! A co to będzie? Zobaczymy Gladiusa. Bierzemy, kontynuujemy, zobaczymy co to za Gladius. Broń to będzie chyba ciężka. Gladius. Klej. Gdzie mamy Gladiusa? Aha, Gladius pewnie będzie w drzewcowej. Gladius. Gdzie ten Gladius? A? Gdzie mamy Gladiusa? Może to jest miecz? Chyba będzie to. No, to będzie mieczyk, ale nie. Mieczyków nie preferujemy. Dobrze, czyli musimy dalej być z tą bronią. Okej. A zaraz, chyba dostaliśmy jeszcze jakiś pistolet. Pistolety. Pistolety, przepraszam. Tutaj oficerski, ale to nie. O, może jeszcze coś wykonamy, zobaczymy. Czyli tak. To mamy z głowy, jakaś nowicjuszowska skrzynia, ale to mniejsza z tym. Tu widzę, że tego nie robimy, to za trudne. Już definitywnie za trudne. No tu już nas nic w sumie nie interesuje. O, możemy hajs odebrać i zakończyć odcinek. Taki jest mój plan. Dobra, ciszej tam. Nie szczekuj. No, misja wydawała się banalna, ale zrobiłem ją tak starannie, bez zbędnych podejrzeń, no, że ja po prostu przeszedłem sam siebie. I szczerze mówiąc, taka jedna misja mi starczy, bo ładnie się zastanawiałem, myślałem precyzyjnie i nie bawiłem się, kurde, w zgadywankę, tylko po prostu odczytywałem wszystkie te zeznania świadków. No i to nam zaowocowało, że to był ten geniusz, no, który wczoraj mu jeszcze życzył dobrej nocy, a przed nim stała naszpikowana kijem głowa. No, jak dla mnie to już było logiczne, że to ten typo musiał zabić naczelnego. No bo, no kurde, no ja bym stał na przykład 5 cm przed trupem, no. No kto by nie podejrzewał, że to ja na przykład bym zabił go, no proszę ja was. To było tak banalne, że no zrobiłem to z takim zastanowieniem, żeby nie popełnić żadnego drobnego błędu. Odbierzemy hajsy i oczywiście zakończymy odcinek. No jedna misja trochę nam zajęła, ale zrobiliśmy to z taką starannością, no, że mnie się osobiście podobało. Dobra, bierzemy nasze hajsy. Ile? Z 8K. W sumie zasłużenie po 8K odbieramy. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Okej, i ile mamy kasy? O, i widzicie? Nasza kasa wróciła. Straciliśmy te 100K, odzyskaliśmy je równie prędko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 37 odcinka z Assassin's Creed Unity. I jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I tak jak mówię, od dzisiejszego dnia tylko jeden odcinek z Assassina Unity dziennie. Ale jeszcze dla was nagram z Assassina dzisiaj Liberation. I mam nadzieję, że tamten Assassin mnie nie znudzi. Może Assassinka bardziej. Dobra, dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się, na razie, jedność. Yo! You are ready to fight.